To jest preferencja muzyczna. To jest filozoficzne. Preferencja muzyczna? W sensie, że co? Mocny beat. Znaczy, nie wiem dlaczego nie. Znaczy, nie wiem dlaczego mi tak nie wyszło, nie? Czego słucham po prostu muzyki w radiu? Nie. Posiadam Spotify? Nie. Wolę sobie pieści wojskowo? Nie. Fuck. Mogę wrócić? Nie. No chyba, że jak klikałem, to mi się nie zaznaczało tam. Dlatego tak. Nie. Wolę dobre bity, przy które mogę tańczyć, niż wolniejsze muzykę do chillowania. Zależy kiedy. Nie wyobrażam sobie, że bez muzyki. Ciszę też lubię. Posiadam w domu kasety z piosenkami. Mam gdzieś. Kalibra mam chyba gdzieś. Ale kasety, tak? Takie, gdzie się Uwe pchało. Mam chyba gdzieś Kalibra jeszcze. Od brata, wiadomo. Ale dawniej muzyki była lepsza niż to. Kurwa, kiedyś to było, kurwa. Roba zombie, te... Zombie. Nie wiem, czy to jest to. Roba zombie, chuj wiem. In your head. Kurwa, nie wiem. Chwila. Roba zombie, co ty rob zombie? Nie wiem, ej, yo. A, ja pierdzielę, dobra, to moje myśli były kompletnie, dobra, moje myśli były kompletnie na innym torze myślenia. Okej, okay, dobra. Jezu, nie były w tym segmencie. No nie, muzyka była lepsza niż teraz. Jak bardzo dawniej. No nie, no jest już kawałek, co kiedyś były spoko i są też kawałki, co teraz są spoko, nie mówię, że nie. Kurwa mać. Rap nie jest muzyką, nie zgoda. Rap to nie zabawa, już to nauka, dają oni słuchać. Nie, dają oni uczyć i słuchać. Nie, dają, kurwa. Dają oni uczyć w szkole i dają słuchać? Nie, to zapomniałem jak szedł ten tekst. Muzyka rockowa i metalowa to zwykłe darcie mordy. Czy akordy darcie mordy? Trudno się z tym nie zgodzić. Czy akordy darcie mordy? Krzysztof Krawczyk do Polski, ale z plaży. Ho ho. Parę statkiem w piękny rejs. Statkiem na parę w piękny rejs. Parę pa 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 pa. Oczywiście, let's go. Ho ho ho. Polska muzyka jest lepsza niż zagraniczna. Chciałem być marynarzem. Chciałem mieć tatuaże. Podróżować, zwiedzać świat. Zatem na ten zapewnienie nie promować polską muzykę, nie. Zbieram płyty i gadżety ulubionych artystów. Kurwa, chciałbym. Nie mówię, że nie. Mega ultra chciałbym, ale to jest drogie hobby. To jest zdecydowanie zbyt drogie hobby. Ale marzy mi się przesłuchać te Kule Midori i tak dalej, te noise rock japoński na jakiś very high-end audio system. Na takim kurczę audiofilskim systemie. Bo kurczę. To jest tak, że mam kartę dźwiękową i jakieś tam słuchawki, okan dupy. To jednak to nie jest to. Tam jest tyle dźwięków w tym. Tam jest taki rozpiździel, że kurczę, bez dobrego audio tego się nie da wszystkiego ogarnąć, co tam się dzieje. Tylko, że słyszysz szum po prostu. Jeden wielki. Ale chciałbym zbierać, tak. Chciałbym mieć też fajny system audiofilski. Odpoczywać można tylko przy spokojnej muzyce. Nie zgoda.
Często ludzie zygnalizują słowa niezgoda. Jeśli co z tego, jeśli nie znasz tekstu? O nie, Witi, nie wolno, o nie. Panie Witi, nie. Oglądam zrobiłem program, Boże, MTV, tak? MTV Clip. Cieszę się, po co film, kurwa mać. Słucham tylko znanych hitów, nie, właśnie wgłębiam się w tam dyskografię artystów, tak? Na Rate Your Music. Słucham legendarnych polskich zespołów jak Bime, Manam, Perfect, czasami? Lady Pack jest spoko, Madam te Perfect też miał spoko kawałki. Zdarza mi się pokaż, gdy są jakieś piosenki, zdarza się, nie mówię, że nie. Niektóre strasznie są dobre. Słucham muzyki tylko w trasie. Nie. Tylko. Nie. Cieszę się, że na polskim wideo pojawi się młodzież, a ty dzisiaj jak wiki. Kurwa. Wywalone jajca. Jeśli komuś się to podoba, to niech sobie słucha to. Radia gdzieś zbyt dużo nowych piosenek. No tylko są radia. Znaczy, zależy jakie stacje. Wywalone mam na to. Że mógłbym dać pomiń, ale dobra. W latach powinno lecieć więcej dynamicznych piosenek niż ballad. Prawda? Powiem, tak że się zgadzam. Bo czasami to są mega usypiacze tam. I takie, że... Wiem, że postąpiłam źle, ale odszedłeś ode mnie i teraz oczywiście nie zabiję się, ale będę myślała o tobie i mam nadzieję, że wrócisz do mnie. Wymieniłem właśnie połowę polskich piosenek o romantyzmie. Queen to jeden z najlepszych zespołów czasów. Kurwa, no Queen to jest legenda. Trudno się z tym nie zgodzić. Posiadam plakaty gwiazdy. Nie no, to jestem już za stary, niestety. Może taki Dio plakat, fajnie by było mieć. Słucham różnych gatunków muzyki i nie zamykam się na nowości. Słucham różnych gatunków muzyki, to prawda. Nawet no, Call Me Maybe na mojej playliście. Zamykam się na nowości. No nie zamykam się na nowości. Czemu nie? Kurde, jeśli jakiś zespół robi dobrą nową piosenkę, to... Call Me Maybe jest zajebiste. Lubię tę piosenkę. Całą muzykę także w innym języku niż w polskim. Tak, słucham włoskiego punku. Włoski punk jest zajebisty. Niestety mam strasznie mało zespołów. Co mnie boli. Boli mnie serduszko. Ale mają dobre kawałki, kurde. No i japoński, tak? Jeżdżę na koncert ulubionych artystów. Kurde, chciałbym, ale czasami bilety są... pomiń. Słucham disco pro tylko na imprezach rodzinnych po alkoholu. Moi rodzice nie słuchają disco polo. Luki, to odpowiedź jest dla ciebie. Lubię słuchać. No dokładnie, Witi, dokładnie. Nigdy nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo. Tak. Nie pójdę z tobą pod rękę na molo. Lubię słuchać muzyki tanecznej, ale nie disco polo. Tak? W sensie... Kurde. Znaczy inaczej, do szufl. Czy tam swinga. Dobra, electro swing to jest muzyka taneczna, jakbyś nie patrzeć, tak? Swing jest taneczną muzyką. Jest zajebista. Do tańczenia. Polska muzyka jest z dawnych lat jest cudowna. No kurwa, no mają dobre kawałki. No. Trudno się nie zgodzić. Muzyce odpoczywam.
Tak, dokładnie tak. Co weźmiesz, kurczę, nie wiem. A dobra, nie myślę z tym. Weźmiesz muzykę do rave'ów, no kurde, tam sama muzyka taneczna. Rap jest bardzo życiowy. Jak to policjant przeszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę. Co? A wczorki to jest rap. Uj, kurwa, cipa dupa. A nie, to nie był rap. Rap. Zakochałem się w twojej matce. A nie, to też nie. 991 to numer tylko pod tym. Ej, dobra, to jest prawda. W takim wypadku jest bardzo życiowy. Leroy. Dam troszeczkę. Kupa gówna mały. Co oni muzycy niestety już nie żyją. Może mniej niż The Beatles. Paradoksalnie znam więcej przebojów czerwonych gitar niż Beatlesów. Dzieci wybiegły wesoło ze szkoły. Zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. O nich zapluły, ludzi przepędzili. Siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Więc no tak. Zgodza. No, zdecydowanie się zgadzam. Widać, że to nie ma epoka już niestety. Muzyka jest częścią mojego życia, to znaczy gram na instrumencie lub śpiewam. Trochę. Lubię słuchać największej polskiej... Nie. W polskiej bardziej się śpiew niż muzyka. Inaczej, chciałem od razu zaznaczyć, że zdecydowanie nie, ale jeśli piosenka nie ma jakiegoś wokalu, powiedzmy, to czasami mnie to wnerwia, w sensie, czasami aż tego chcę, tak, nie każda, wiadomo, ale czasami aż się tego chcę, kurczę, żeby był, i szczególnie, że na przykład w japońskich piosenkach mnie strasznie męski wokal wnerwia. Jakoś nie potrafię słuchać męskiego wokalu. Jest kilka perełek, okej. Okay. Ale w większości same moje praktycznie piosenki na mojej playliście to ma kobiece wokale. Tylko kilka wyjątek z Das, czy... No to mniejsza z tym. Więc powiedzmy, że pośrednio. Nie wiem, coś powiem za playbacku. Kurwa, zgoda. Iron Maiden to było? Już nie pamiętam. Co po pijaku kurczę grali i mu się oktawy pomyliły? To się szanuje. Prawdziwy artysta muzycznie nie używa autotuna. Prawda. Nienawidzę autotuna. No kurde, niektóre piosenki są zrobione tak mega autotunem, ale to jest specyficzne. Nawet w japońskim się zdarza, ale to jest... To jest coś innego, to nie jest, żeby... naprawić swój głos, tylko żeby mega przekształcić do wybranego projektu, kompozycji. Koncerty są organizowane świetnie i z przytupem. Szczególnie w Polsce, gdzie jest audio zdupione na Stadionie Narodowym na przykład, gdzie to jest syf, albo w Krakowie bodajże też jest audio do dupy. Ale nie, kurczę, jeśli mówimy tu o fajerwerkach, to niektórzy potrafią. Na przykład, kto to był? Kat? Albo Kiss? Już nie pamiętam. Co było na złoto pomalowana z kielichem krwi? Można. Artyści muzyczni bezsensownie narzekają, przecież mają bardzo dużo pieniędzy. I takie nie, zależy. Rap promuje swoje zachowanie. No, tak? Zgoda? Znaczy, zgadzam się, bo faktycznie w 90% rap często to jest
Jaram, jaram, jaram. Weź do ręki jointa i zajemacha. Hu, 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 ha, ha. Tak, tak, tak. Małe zespoły są dużo, dużo lepsze. No i dużo, dużo tańsze przede wszystkim też. No i też możesz dostać u nich upominek, tak? Jakby nie patrzeć. Jakieś tak bardziej integralną część stanowicie. Niż taki duży zespół, gdzie kurde. Parę tysięcy ludzi, a ponad parę set tysięcy ludzi. Jest super, super słychać. A tak, to można by się browca napije z nimi, jak dobrze wyjdzie. Lubię słuchać hymnów różnych państw. No, szczególnie jak Formuła 1 leci. Hymn holenderski, znaczy Holandii. I Austrii. Kurde. Za każdym razem. Najlepiej tańczy mi się... Nie. Nienawidziłem przez całe moje życie tańczyć z kimś w parze. Kuźwa, nienawidzę tego. Muzyka reggae jest beznadziejna. Kto słucha reggae, ten rucha kolegę. Ja słucham ska, bo też lubię ruchać psa. Dokładnie. Ale to inaczej. Niektóre są spoko kawałki. O. Wiesz. Jak na złość najlepszy utwór reggae zrobił raper, tak? Rapowe ziarno. Dosadzimy ziarno. No tak, bo ten... Wiadomo. Znaczy inaczej, może nie takie stricte reggae. Może nie, ale takie bardziej właśnie rapowe albo coś takiego jest spoko. No woman, no crime. Ej, no Sky'a uwielbiam. Sky jest zajebiste do tańczenia. Znaczy jest takie rytmiczne, takie, że się chce żyć. Rapowe, że potrafiłby każdy śpiewać, nie? Częściowo, prawda? W sensie każdy może sobie napisać tekst. Może mu to wejdzie, może mu to nie wejdzie. A jednak, żeby śpiewać coś w miarę okej, żeby nie fałszować, to jednak trzeba mieć jakieś tam predyspozycje, lekcje wziąć, się tego nauczyć. Mimo śpiewanie jest milion razy trudniejsze niż rapowanie. Ale żeby dobrze rapować, może zawsze jechać na jak Lechrow Pawlak freestylem. I to by dziki koty powiedzą, żebyś poszedł spać. Znaczy, ty im powiesz, przepraszam, a ty im powiesz, żeby poszli spać. Na rowerze samochodem. The Specials. Kurde, jak kilka lecy to byli. Aaaa. Ja mam dzisiaj taką ten w głowie, że to jest chore. A, ci, tak. To jest chyba najbardziej ska znaczek, jak istnieje. Ta taka szachownica. Zresztą dużo polskich zespołów ska też jest fajne. Skampararas, Blade Loki. Spoko są. No takie muzyki, jak się mówiłem. Ty jesteś moim znajomym, jakby nie patrzeć, nie? Więc w teorii tak. Ale jak popatrzę na moich znajomych takich bardziej in real life, których miałem, to nie. To nie znam nikogo, kto by się interesował taką samą muzyką jak ja. Więc nie zgadzam się. No z Witim się zgadzam,
Mówili dobre, daje rekomendacje muzyczne. Nie interesuje mnie życie prywatne twórcy muzyki, który to prawda. W dupie ja to mam. Mam takie dni, że mogę słuchać muzyki cały dzień. Powiedzmy. Ale to najpierw nie są. No tak, kurczę, ej, yo. Co mają... Co nawet nie mają 10 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Muszę zobaczyć, ile one mają. Czy oni już ten dostali troszeczkę powerka na tym YouTubie? Ale nie to, tylko... Boże, która to była piosenka? To chyba było to. Tak. Zobaczymy, czy tak to wyjdzie. 18! 18 tysięcy przez 2 lata. Jakim cudem, kurczę, kobietki. A nieźle dają. Ale figa, to jest moment, w którym... To jest to? Chyba może tak. Tak. To moja crush. Kurczę, uwielbiam ją. Swoją drogą polecam Satan Hand Romance. Jedna z moich ulubionych piosenek z J roku. Szczególnie, że ona jest taka bardziej też metal. Odchodzi. Jestem ciekaw, czy dostanę copyrighta od nich. Oby. Nie kłóciłbym się. Handy banka. Ej, to nie jest ten baby metal. Znaczy baby metal, kurczę, to jest spoko. Muszę zobaczyć, co one aktualnie robią, te dziewczyny. Czy to najstarsza ona była ładna? Bo one się tam roztegowały, nie? Rozeszły. Niestety. Czy oni tam jeszcze coś nagrywają, czy czegoś tam nie nagrywają aktualnie? Pojedynczo we dwie. Właśnie coś miało być, mi się zdaje. Właśnie miałem sprawdzić, ale... Nie, mam trasę koncertową nawet w Niemczech. Wszystko w Niemczech, Francja, oczywiście Polska, hatfu. Ede banka. Ty, 2023. The Other One. Wow, będzie trzeba przesłuchać. 2021. Kurde, mają faktycznie parę kawałków. A, The First Take, dobra, do The First Take'a to tam wiadomo. Aj, nie chciałem w to kliknąć. Chciałem zobaczyć. A propos. Dzieci piosenek. Będzie słuchane. Mam ból dupy, że jeden z moich ulubionych pokoju zespołów opisze jeszcze sam Jezu. Który? Który taki łachudra? A, dobra. W sumie nie słuchałem ich, może jedną, dwie piosenki chyba, ale... Ale kojarzę oczywiście, rozumiem twój ból. Rozumiem, kurwa. Rozumiem. To muszą być niezłe jaje na ich koncertach. Nawet bardzo jaja. Muszą być. Dobry wariat. Ja najbardziej żałuję w życiu, tak jeszcze tylko wspomnę, że... Kurde. Będzie? Czemu nie ma? Nie wiem, ale skandal w 2016 roku
Będzie tutaj informacja? Jest. Tutaj. Oni grali we Wrocławiu, w Polsce. Kurwa, miałem jechać. Miałem jechać. Ja Bambik nie pojechałem. I żałuję kuźwa do dzisiaj, że mnie tam nie było. A podobno było zajebiście. Napieprzony skandal. Jeden z moich ulubionych zespołów J-rockowych. W dupie mam. Mam ból dupy od prawie 10 lat. 2013, 4... 7. Od 7 lat mam ciągle ból dupy. Ja to miałem. Słucham K-popu? Nie. Z koreańskiego nic nie słucham. Tak, nie, K-pop to jest, kurczę, szanujmy się, jakieś te operacje plastyczne. Słucham muzyki klasycznej czasami, bo się tam przenośny głośnik, kurwa, telefon się liczy? Yo, czy telefon się liczy jako przenośny głośnik? Chyba, że tu chodzi o... JMD. Nie. Dobra, powiedzmy, że nie. Problem nawiązujący, kurwa, nie. Dokładnie. Często... Aha, Boże. Kopałbym ich po dupie. Często wygłębiam się bardziej w seksie interwizji, ale żeby to... Czasami? Rzadko? Ale czasami? Czasami się zdarza. Ja tak nie zgadzam, tak leciutko. Michael Jackson. Powiedzmy. Nie ma tu nic o punku. Centrum, 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 centrum. Jestem zajebisty, kochani. Wszystko kuźwa to jest centrum. Co to kurwa oznacza? Perfect balance. Taki jaki właśnie powinien być. Kaseciarz, kurwa. Powinny było pytanie o kasety. Dokładnie tak. Boże, jakie te testy tutaj są głupie. Lata 90. Ile to jest pytań? Nie chce mi się. 75% będę dużo. Znaczy 75 pytań. Będę dużo. Ale Boże, to kompletnie te bezsensowne testy. Jestem ciekaw, co by wyszło Aweksowi w tym teście. Mega jestem ciekaw. Tak anonimowo, tak? Żeby tylko te wyniki by były. Wiesz, nikt żeby go nie oceniał o nic, nie? Tylko żeby wynik był. No to Aweks, taka cicha woda, a tu nie wiadomo, kurczę, co by wyszło. Cicha woda, brzegi rwie. Nie działa, zepsuło się. Piwo seksualizm? Kurde, mol, brzmi dobrze. Do dupy, neraki, łapać szczupaki. J-Rock. Jakie są newsy z J-Rocku, co? Nie wiem. Hanabi? Hanabi. Hanabi. Filka, Hanabi to nie są te powalone laski, co one ostatnio tak mega ultra wypłynęły na wierzch. Co kule kady się nimi podnieca, a ja nie potrafię ich słuchać. Tak. To są one. Boże, po 5 milionów wyświetleń one robią. Ja tego nie rozumiem kompletnie. Nie wiem, kurczę, dużo ludzi się jara nimi.
2 miliony wyświetleń, ale mają inaczej. Ja tego nie rozumiem, co one. Niby mają też taką mocną muzykę, jakby taką, ale ten ich cienki głos mnie tak wkurza, że to jest, że tego się nie da słuchać tak normalnie. Metalcore. Które uwielbiam takie zespoły, ale nie to. Zdecydowanie nie to. O Jezu! O Jezu! O Jezu! O Jezu! To jest to? To jest to. Dom! 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 To jest takie zajebiste, uwielbiam to. Tak, VT, 100% true. Jezu. Ja to mam na mojej liście. Oto boko. Muszę przesłuchać też ich ten. Jakieś. Albumy? Ile wy macie tego? A! Tylko dwie. Ja pod jedną przesłuchałem, mi się zdaje. Ale dobra, mam dużo singli. Będzie trzeba to ogarnąć. Ale tak, one są dobre. X Japan. Kurde, wszędzie ten Hanabi. Właśnie się wciskają się strasznie jak to komercha. Neko Hacker, co? Nie wiem, tych męskich zespołów nie kojarzę kompletnie tutaj. Co? Duel Master będzie miał anime? What? Kurde, ja grałem Duel Mastera z kumplem kiedyś. Ale Duel Master miało anime już. Chyba, że jakieś sequel, kurde. Takie mamo, możemy mieć Yu-Gi-Oh w domu? Yu-Gi-Oh w domu. Kuźwa, ile to ma sequeli? Ja cię dupia. Do postu odcinków jakieś. Duel Master. Klikam, a to się nie kończy. Znaczy, za chwileczkę do tego wrócę, bo chcę zobaczyć na naszą wersję, ale Yu-Gi-Oh! Oni mają teraz ten, grę na wspólną, że Yu-Gi-Oh! Z Duel Masterem. Chyba, chwilka, nie, to nie to, ale widziałem gdzieś, to jest Master Duel, to jest co innego. Ale kurde, widziałem gdzieś, że był ten, kooperacja. To nie jest to. Ale widziałem, że mieli jakiś spin-off. Że to połączyli, kurczę. Prawie to samo, jeden short tak naprawdę. To już 16. Jezu, ile tego? Yu-Gi-Oh chyba nie ma już odcinków nowych, nie? Chyba już się skończyło, mi się zdaje. Duel Master King. To nigdy nie umrze. Ty, no faktycznie wychodzi nadal. Yu-Gi-Oh. Chciałem kiedyś obejrzeć całego Yu-Gi-Oha. Kurde mol. To było ciekawe. Exodia. Bo za mało lata tego nie kumałem. Troszeczkę. I mean, że raz on był tym poważnym, raz on był taki mały, znaczy
ten młody, czy tam niepoważny. I kurde, mam to jak przez mgłę, dlaczego tak było tak, a raz tak. Co mu się wtedy stawało? Kompletnie nie pamiętam tego. Kurde, Duel Monster, Duel Sardimation, cokolwiek to znaczy. Sequel. I te nazwy, kurde, 5D, bo jak 4 wymiary to już jest za dużo, że za mało. I tutaj mi się to kończy aktualnie, nie ma sequelu, ale są jakieś inne. Boże kochane, porobili oni Zexal, kuźwa. Czyli opowiastki jakiegoś innego kolesia, ale to chyba ktoś inny wtedy występuje, a nie ten oryginalny koleś. Jakaś laska nawet. 2011. Ale po 150 odcinków. Spin-offy. Kolejny spin-off 120. Kolejny spin-off 92. Ej, no kurde, w 2022. Pytanie już mi tylko, które to te UGO, chyba to nie się z tym. To można klikać i klikać i klikać jak w Pokemonach. Stardust, kule. Stardust? Muszę w końcu obejrzeć tego jojo do końca. Nie obejrzałem. The Last Rockstar? Boże, VT, powiedz ty mi, pamiętasz, czy taki był utwór? Nie, jest spoko nawet. Tak, trzeba przez ten pierwszy sezon przebrnąć, on jest troszeczkę inny. Później tam się to zmieniło. Dobra. Pamiętasz, ty VT utwór był taki... On był taki ciutkę cyberpunkowy... Autotunem był on zrobiony, można powiedzieć, takim robotycznym głosem, gdzie koleś zjeżdżał, sunął po takim wzgórzu i wszystko było niebieskie, on chyba też był niebieski. Boże, kompletnie nie pamiętam, jak to leciało. Mam w głosie, jak leci ten głos, ale nie. To wyglądało jak jakieś anime, jakaś animacja to było. To było chyba po angielsku, mi się zdaje. Kurde mole. Aaaa! Tam mi to będzie chodziło po głowie. Ja pierdzielę. O, skandal. Co? Skandal nominowany do... World Record Guinnessa? Co? Longest running rock band with the same musician. Female. A, to się szanuje. No tak, bo to ciągle te same laski są. 2006 roku. To się szanuje się je ostro. Że się nie powadziły. Właśnie po mi się kurde skojarzyło The Last Rockstar, ale... Coś podobnego, podobna była nazwa tego... Mi się zdaje. Coś właśnie tak... O Jezu. I on tam biegnął później. Ten koleś niebieski, on ciągle gdzieś biegnął. O co to było? Co to było za piosenko? Ona jest też stara, przede wszystkim. Znaczy stara, no kurde.
poniżej 2020. Zdecydowanie. A, tak, było, chwila, było coś takiego, że Herman Lee z Dragon Force zaprosił Banmate na Twitch stream, ale chwila, odbyło się to, czy nie? Było. Czy to dopiero będzie? 26. 27. Kurde, ciekawe. Banmate. Musisz w końcu VT przesłuchać albumy z Banmate'a. Są zajebiste. Przynajmniej według mnie. Według mnie dają radę dziewczyny. O Jezu kochany. Czy to nie był nawet jakiś furas? Nie, to nie był furas. Kurwa, Bluga jest Slide from Hill. Raczej nie znajdę tak tego. O, Line Rider. 31 tysięcy, ale 6 lat temu to jakiś upload. Znaczy re-upload. Nie no, kurczę, ni chuja tego nie znajdę tak. A to wpisałem audiotune, boże. Autotune. Przecież to nie był taki specyficzny audiotune, to był taki bardziej robotyczny głos. I to mi się... Czekaj no. Czy Hunter x Hunter? Jakie oni mieli openingi i endingi? Mogę tak to zobaczyć? Jakoś tu? Co mi się kojarzy, że w jakimś chyba anime to było. Ale kurde, zajebiście uwielbiam, jak wpisuję coś po japońsku i ci nagle wyskakuje ten... Wszystko we znaczkach. Nie. Oglądałeś w ogóle Hunter x Hunter? Viti? Nie. Kurde, też nie. Podobno jest dobre. O, 8,41 ma. 8,41 brzmi dobrze. Może teraz ja nie zasnę, jak ja tego nie znajdę. Nie wiem, czy to był w tym anime, czy nie. Wątpię. Scotta Pilgrima? Co? Co to jest? Scott Pilgrim kontra świat. Kojarzę tego kolesia, ale... Co? Scott Pilgrim zaskakuje, a to jakieś animowane coś. USA, Japonia, Kanada produkcja. Okej, nie widziałem oryginału. Że on się zawsze kojarzy z takim przegrywem. Takim simpem. Kreska wygląda trochę jak ten Stocking and Pantsu anime. W ogóle, jeśli nie wiem, widziałeś te anime tak swoją drogą? Było zajebiste mega.
mega powalone. Nie. O Boże, kurde, nie wiem, czy ja mogę to wpisywać. Tak by the way. A czy nie, tam nie wiem. Nie. Nie. Pan ten stalking. Kurde, wolno. Czy no nie wolno. Ej, czekaj, właśnie. Słyszałem o tym, że ma wyjść sequel. Ale... kurwa, nie ma tego sequelu, halo. To już było tak dawno zapowiedziane. I nie ma. Fallen Angel, o Boże, to była zajebista piosenka. Z tego anime. W ogóle te anime mają mega dobre piosenki. O. Fly away. Kurczę, mega dobre. Co to? Ej, yo, puściłbyś to na imprezie, to żaden by nie wiedział, że to jest anime. Czemu to jest meme? Nie chcę meme. Fly away now. Fly away now. Fly away. Kurde, mega dobra. Jezu, funki seta, ej, aż bym ubrał full body tracking. Takie funki seta. Just away? To! Wiedziałem! Tylko pytanie brzmi, czy to był niebieski człowiek, czy nie? Jest autotune. Niebieski. A, to nie był wzgórze, to był blok mieszkalny. Jezu, zapomniałem się o tym. Kurwa, wybrałem tę piosenkę. 23 miliony. Happy House? W sensie ty koleś? Nie widziałeś tego. Ej, dobra. Kurde, możliwe nawet. Czy ma rogi? A ten? Ten nie ma róg. I kurde, i według mnie na przykład w tej piosence autotune, jest mega dobrze zrobiony. Bo tu on jest wykorzystany, żeby kurczę podkreślić głos, czy tam zmienić głos, tylko że jest on tu kurde zmienić całkowity charakter głosu. Kurwa, muszę sobie tą piosenkę dać do tego. No, playlista u nas mega dobra. Się kompletnie zapomniałem o niej, ale 11 lat temu wiadomo. Ale widziałem, że ona w jakiejś była Hunter x Hunter. Jako ending. Ciekawe. Ty, czekaj no. Uno momento. Bo coś mi tu kurwa nie gra. A ja się tak patrzę na zegar ciągle. Ile ja do cholery streamuję już? Tak, nic się nie dzieje, to... 3 godziny. A, pomyślę, zegar zaczęło na 2, kurczę, i 40, ale tak myślę, co? Czemu mi się to zatrzymało? Halo?
Jaki ja mam pieprzony hotkey na to? Nie wiem. Ale jestem dobrym. Jestem dobrym człowiekiem. Muszę usunąć hotkeya. Nie ma, kur. Nie ma czasu. Dobra, 3 godziny, kurczę. Wiesz co, Wity, ci powiem? Idź pić. Albo idź jeść kolację. Idź się kąpać, bo trzeba jutro do kołchozy wstawać. He, he, he. Zły człowiek z kruczka. No nic. No wypadałoby, no właśnie wypadałoby. Ja też chyba się pójdę wypluskać aktualnie. Tak myślę, zmyć brudy starego świata, żeby w nowy tydzień wkroczyć świeżo. Dobra. A i tak miałem dzisiaj nie streamować, to jest taki nadprogramowy streamek, więc kurczę, kochani i Witi i wszyscy inni. Dzięki, że byłeś, dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Buziaczki. Jakie te? Astolfo. Buziaczek dla was, kochani. I papa, 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 papa. Pam, 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 pam.